bardzo serdecznie. Witam wszystkich sympatyków, witam przedstawicieli mediów. Szanowni Państwo, zaczniemy od krótkiej konferencji prasowej. Na tej konferencji prasowej chciałem się skupić na problematyce głosowania Polaków poza granicami kraju. Wiemy, że ten proces wyborczy organizowany jest w wyjątkowy sposób. Rząd planował przeprowadzić wybory w 100% korespondencyjne. Te wybory w 100% korespondencyjne na szczęście zostały odwołane i przesunięte. Od początku o to apelowałem, od początku wskazywałem, że nasze państwo nie jest przygotowane do wyborów w 100% korespondencyjnych i że jedyna możliwość, by przeprowadzić wybory w uporządkowany sposób, to oczywiście wybory konwencjonalne z ewentualnym prawem do głosowania korespondencyjnego dla chętnych. W tej chwili właśnie administracja polskiego państwa, struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pracownicy ambasad, konsulatów zderzają się z problemem organizacji wyborów korespondencyjnych w sytuacji, kiedy zmieniła się lista kandydatów i kiedy wszystko jest organizowane na ostatnią chwilę. Do głosowania wśród emigracji zarejestrowała się w tych wyborach rekordowa liczba 380 tysięcy Polaków. Tylko w Wielkiej Brytanii do głosowania zarejestrowało się ponad 130 tysięcy Polaków. To są rekordowe liczby. Nigdy tylu polskich obywateli na emigracji nie decydowało się brać udziału w wyborach. Niestety, ze względu na słaby proces planowania, ze względu na brak przygotowania personelu, ze względu na bardzo późne otrzymanie pakietów do głosowania, a więc dokładnie to, na co zwracaliśmy uwagę, krytykując procedurę głosowania korespondencyjnego, która miała być przeprowadzana przez Pocztę Polską w całym kraju, niestety z tych powodów pakiety wyborcze nie dotarły do bardzo wielu osób. Z całego świata spływają do nas sygnały, że Polacy nie będą mieli możliwości zagłosować, że panuje w tej skandal. Kwestii wielki chaos do tego stopnia, chaos. Że ci, którzy mieszkają pod jednym dachem, jedni otrzymali pakiety do głosowania, inni nie. Nie, to nie może być wyborów. To nie jest państwo prawa. Dostarczy. Niektórzy próbują dostarczać te pakiety na własną rękę. Niestety ambasady odmawiają przyjmowania pakietów. To jest skandal. Osób, które samodzielnie te pakiety dostarczają. Mamy do czynienia z wielkim chaosem. I teraz kilka informacji, które spłynęły tylko do nas, do sztabu, tylko w ciągu ostatnich kilku dni. Informacja otrzymana od naszego pełnomocnika z Holandii. W Holandii wiele osób nadal nie otrzymało pakietów wyborczych. Nie wiadomo, jak będą mogli głosować, nie wiadomo, jak ma to zostać rozwiązane. No jak? Z ambasad rozkładają. Na Konfederacji nie wolno głosować. W Holandii otrzymaliśmy sygnał. A Duda i tak sobie poradzi. W Anglii w poprzedniej kampanii wyborczej. A mianowicie, że utrudnia się naszym reprezentantom udział w procedurach mających na celu zagwarantować przejście. A to normalne. To normalne, to jest państwo PiS. Przewodniczący Komisji Wyborczej z Holandii. To nie jest państwo Konfederacji, to jest tylko PiSu. Udział w stemplowaniu i liczeniu kart. To jedna z czynności, która umożliwia gwarancję prawidłowości przebiegu procedury wyborczej. Tu nie ma procedury żadnej. Procedura jest łamana. W Wielkiej Brytanii setki wyborców nadal nie otrzymały pakietów do głosowania. No i co z tego? To i tak jest wszystko ustawka. To jest tak, jest ustawka. No ale po co się Bosak hebluje, jak to jest ustawka? Że nawet ambasador w tej chwili zajmuje się osobiście pakowaniem tych pakietów. Wszyscy urzędnicy są w to zaangażowani. Część Polaków chciała przyjechać do Polski, głosować osobiście. Mieli nawet wykupione bilety lotnicze. Ale niestety tak się złożyło, że wszystkie loty aż do 30 czerwca zostały odwołane. No i dobrze. Nie jest to sprawa dla nas znaczenia, dlatego wirus. Że wśród Polaków na emigracji generalnie poparcie dla naszych sił skupionych w Konfederacji jest znacznie wyższe niż w kraju, ponieważ Polacy, którzy wyemigrują, popatrzą trochę, jak wygląda realizacja poprawnych politycznie idei, zaczynają szerzej nas popierać. Konfederacja, 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 bo po Korwinie jest racja. Do którego chciałem się odnieść. Kanada. Jeżeli chodzi Kanada, o Kanadę, to totalna Kanada, Kanada. Nawet